Siema, dzisiaj zatrzymuję się w kameralnym hotelu Testa. Ciekawi jesteście, jak wygląda w środku i co ma do zaoferowania? Zapraszam na odcinek. Bardzo nowocześnie, jak to w hotelach pięciogwiazdkowych. Rozświetlimy sobie trochę, od razu lepiej. Przejdźmy może do łazienki, tak po kolei jak zawsze. Prześliczna łazienka, bardzo elegancka. Myślę, że może się podobać. Zobaczcie sobie. Dookoła tak szybciutko Wam pokażę i zacznijmy sobie może od tej części. Mamy fajne lustro powiększające do makijażu dla kobiet z takim pierścieniem LEDowym. Ekstra sprawa. O, tego to nie chciałem zobaczyć. Co tutaj rzuca nam się jeszcze w oczy? Na pewno duże, dosyć duże lustro po wejściu z oświetleniem również LEDowym. Fajna sprawa. Mamy przepiękną umywalkę. Zobaczcie sobie, bardzo elegancka z fajnym, wysokim kranem. Świetna sprawa. Mamy oczywiście mydło do rąk oraz mamy krem nawilżający do rąk. Super. Pod spodem mamy półeczkę i to tyle. Dwie szklaneczki i cóż, przejdźmy sobie może dalej. Naprzeciw mamy dwa szlafroki z kapciuchami. Ekstra. Na pewno na uwagę zasługuje przepiękny prysznic. Bez brodzika, bardzo elegancki i tym razem z deszczownicą, super, będzie można tutaj się mega komfortowo wykąpać, a właśnie na tym bardzo mi zależy, ekstra. Myślę, że całość łazienki jest spójna, bardzo elegancka, fajna, fajne podświetlenie, można poczuć się tutaj naprawdę wyjątkowo. Przejdźmy sobie teraz do pokoju. Łazienka mnie nie rozczarowała, a pokój jest jeszcze lepszy, fajne materiały, przepięknie wykończony. Świetny widok z okna, ale po kolei. Słuchajcie, tutaj w rogu mamy fajne drewniane biurko, średniej takiej wielkości, ładnie wyglądające. Do biurka mamy prześliczny fotel, designerski taki bym powiedział. Czy wygodny? O tak, bardzo wygodny. Fajnie się tutaj siedzi. Tutaj mamy drugi telefon, pierwszy mamy w łazience, jakby papieru zabrakło. Na zestaw powitalny mamy orzeszki. Słuchajcie, w pierwszym hotelu się w sumie z tym spotykam. Po raz pierwszy. Nigdzie nie miałem na powitanie żadnych takich dodatków. Jest spoko, fajnie. Mamy tutaj wodę w szkle. Jest to wysowianka zdrój. Mamy dwie szklaneczki do tej wody. Mamy tutaj menu restauracyjne oraz kartę napojów. Mamy również zawieszkę do wypełnienia ze śniadaniem. No jest tego bardzo dużo, nie będę czytał, jak to w hotelu pięciogwiazdkowym, z głodu nie umrzecie. Mamy również fajną lampę i tutaj drugą lampę, taką stojącą, prześliczną. Przejdźmy może sobie teraz do barku. W barku mamy taki standardowy zestaw, czyli czajnik, kawę, herbatę, cukier. Tych herbat jest troszkę, są owocowe, jest czarna, jest zielona. Mamy dwie filiżanki, otwieracz do piwa, zimnych napojów. Mamy kieliszki do wina. Mamy tutaj jakąś ulotkę herbacianą. Pewnie w barze możemy się takiej herbaty premium napić, Pallavi, nie znam się. Mamy oczywiście minibar i jest on wypełniony. Słuchajcie, przeczytam Wam tak szybko, co tutaj znajdziecie. Napój gazowany 8 zł, Pepsi Schweppes 7-Up, wódka 18, gin 25, whisky 25, wino 20, bakalie 10. Są to podobne bakalie jak te, które mamy w gratisie na powitanie. Baton czekoladowy Snickers za 7 zł, Red Bull za 18. Nie są to tanie rzeczy, ale wiadomo, luksusy kosztują. Jeżeli chcecie mieć na wyciągnięcie ręki tak naprawdę cały wachlarz alkoholi, no to trzeba zapłacić. Cóż, idziemy dalej. Przechodzimy do części telewizyjnej. Mamy tutaj taką ramkę, w której mamy wbudowany obraz w postaci telewizora. Fajnie to wygląda. Bardzo fajne drewienko, przyjemne, ekstra. Mamy tam również taki obok telewizora obraz zielony, trochę zieleni, fajnie, chociaż ta zieleń również jest z okna, trochę nam tutaj wpada z tym razem widokiem, który za chwilę Wam pokażę. Wygląda to cudownie. Naprzeciwko telewizora mamy przepiękne łóżko, zobaczcie sobie, designersko usłane. Mamy trzy poduszki i po drugiej stronie też trzy poduszki. W sumie mamy tych poduszek 6 plus 2, takie dodatkowe, pluszowe. Każdy znajdzie ulubioną poduszkę i będzie mógł się komfortowo wyspać, to gwarantuję. Mamy bardzo fajne to łóżko designerskie z drewnem, z elementami drewna. Ten kolor wszędzie występuje tutaj w całym tym apartamencie. Super sprawa.
Mamy również trochę materiału, bardzo przyjemny, taki a la welurek. Świetnie to wygląda. Mamy dwa stoliczki nocne, mamy dwie lampeczki nocne oraz dwie lampki takie wiszące. Ekstra, przejdziemy sobie może teraz do balkonu. Słuchajcie, zobaczcie, jaki ten widok jest. On jest naprawdę cudowny, odprężający niesamowicie. Pewnie widać, ale pokażę Wam go w całej krasie. Zobaczcie sobie, oto widok. Mamy widok na morze oraz na budynek tutaj obok. Częściowo nam zasłania niestety ten widok, ale nie jest źle. Naprawdę świetnie to wygląda, dodatkowo ta zieleń. Coś pięknego. To tyle w sumie. Myślę, że zobaczymy się teraz na śniadaniu, ponieważ niestety jacuzzi i te wszystkie inne udogodnienia są zamknięte. W hotelu mam do dyspozycji wyłącznie rowery i leżaki, czyli albo mogę iść na plażę, albo mogę sobie pójść na rower, ewentualnie mogę sobie poleżeć tutaj. Co zrobię, zastanowię się, widzimy się później. To jeszcze nie śniadanko, ale musiałem coś zamówić, ponieważ zgłodniałem, także room service i do pokoju. Polędwica z dorsza z krokietami, w środku w krokiecie ziemniaki, artystycznie to wszystko podane, warzywka gotowane lub grillowane z kukurydzą i tylko za 35 zł, jak na pięciogwiazdkowy hotel, jest to cena mega, mega zarąbista. Tutaj mamy jabłecznik z gałką lodów za 18 zł, także również spoko. I cóż, biorę się za jedzenie i widzimy się jutro na śniadaniu. Przyjechało nam śniadanko do pokoju. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że się nie uzależnię od tej wygody. Co tutaj mamy? Oczywiście wcześniej sobie wybrałem. Mamy tutaj omlecik. Zobaczcie sobie. Mamy pieczywko. Sporo tego pieczywka. Mamy bułeczki. Pieczywko ziarniste i nieziarniste. Mamy sałatkę. Taką grecką, można powiedzieć. Mamy jogurt naturalny. Krosanty. Mamy jabłecznik. Mamy naleśniczki, mamy przepiękną sałatkę owocową, truskawki, kiwi, melon, pomarańcza, ekstra. Mamy sok pomarańczowy, mamy crunchy, mamy jakiś sosik, nie wiem, to chyba twaróg jest. Mamy pastę jajeczną, mamy herbatę i to wszystko, biorę się za jedzenie. Ocenę oczywiście pozostawiam Wam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema, na razie! Hotel prosił, żeby go przetestować, także ja przetestowałem i ślad po sobie zostawiam. Na karteczce jest napisane przetestuj nas i zostaw po sobie ślad. Zrobione. Wam życzę samych najlepszych wyjazdów, świetnej pogody. Trzymajcie się, cześć, cześć!